na was dokumentować. Proszę? Ilu tu języków jest? A wiem. Różnych widzę, trzech języki. No ale was dwoje stoi. Albo proszę jest... się zagrzać, bo jest zimno dzisiaj. Nie, pan był przedtem, widziałem. A tak, bo my się zmieniamy, bo nie stoimy cały czas jedni, tylko się po zmieniamy. Dwie godziny, co dwie godziny tak. Zmiana. A to pan już wie wszystko. No bo tak zdążyłem zauważyć. Zdjęcie pan nam robi? Tak, dokumentuję, tam, no gdzieś tam w świecie będzie. W świecie, byleby nie w gazecie. No w gazecie nie, to... Nie, już... Teraz jest świat wirtualny. No. No ale umiecie w tych językach mówić? Tutaj siostra umie po rosyjsko-ukraińsku. Tak, ta druga po angielsku również, no a ja też troszkę po rosyjsku. No ale próbkę języka może dać. Próbkę języka. Jak? Co? No jak? Wiedzieć. W języku swoim. Jak to brzmi? Zaproszę ją na zebranie. Świadki Jehowy. No to, a ten drugi angielski poszedł teraz się tak, grzać. Tak, wczoraj poszła się ogrzać. No. Bo zimno. No dzisiaj taka pogoda, widzi pan. Wczoraj było ciepło. Cieplej było. No i teraz co, musi czekać na angielskiego? Jak poszedł się dalej. Ale był chłop, to się nie musiał grzać. Był gorący. Może był. Przyjdzie pan innym razem, tak. Inni będą. No ja widziałem. No. W Warszawie też tak stoją we troje. Tak. A już, a w Ochni teraz był jeden język, a teraz już dwoje mają. No. I też oni nie lubią się dokumentować. A wy lubicie, można was dokumentować, nie? No nie, niekoniecznie. Niepotrzebnie? No trzeba, żeby wszyscy wiedzieli, że wy jesteście tu. No i tak widzą, bo widzi pan, no widzą, taki no ale, ruch duży, że... Ale jak ktoś nie przyjedzie do Krakowa, to nie zobaczy was. Ale w wielu miejscach też stoimy. No stoją, no. Ale nie tak cały dzień, tam tylko tak... Po południu parę godzin. Może tak być, no. Nie, wy to stoicie cały dzień, od rana do wieczora tutaj. A widział pan nasze zaproszenia? Tak, tak, widziałem. Byłem na tym sali królewskiej. Aha. Nagrałem was tam, jak śpiewacie i... Bochni. Bochni, aha. Nie wiem, czy można, czy nie, bo tak nikt nic nie mówi, nic nie wie, nie wiadomo. A można się zapytać na przykład. A zapytać się, będzie pytać. Jak zapraszają, to znaczy, że wolno. Oczywiście, wszystko. Że wolno być, jak najbardziej. Wszystkim wolno. No. Teraz mamy taką niezwykłą uroczystość, bo mamy pamiątki. Tak. No wiem, chodzą tak. No to dobrze. To na razie tyle. To jak w Krakowie dobrze się wam tu stoi? Oczywiście, wam w innych miejscowościach dobrze, też nie stoicie. Dobrze. My jesteśmy z Krakowa, to stoimy w Krakowie, inni stoją gdzie indziej. No ale w Ochni też nie są miejscowi, tylko też z innych. Oczywiście. Przyjeżdżają z innych miejscowości. A mówię, a czemu w swojej nie stoicie? No nie chcą w swoim, mówi, bo kto ich tam będzie oglądał na wsi? No wie pan, to różne uwarunkowania. No właśnie, no. Tam, gdzie jest więcej ludzi, to wiadomo, że... Mówię, niech stanie na przystanku. Zainteresowanie. No. Na przystanku stoi i też w swoim miejscowości nie musi daleko jechać. A tak musi samochodem jechać, kosztuje jazda. No to dobrze, to na razie. Czy nie doczekamy się tego. Ten pan, co był, to był Anglik? Nie, Polacy. No ale po angielsku umiał? Tak. A. No wiele Polaków teraz umie. No wiem, no. No ale pani też jest z tego, z Ukrainy? Po angielsku, po francusku, po hiszpańsku. No wiem. Ale pani jest z Ukrainy? Co umie pani po ukraińsku? Nie. Umie po ukraińsku. Aha. No bo teraz dużo Ukraińców jest w Polsce też. No to dobra, to na razie tyle. Za jakiś czas znowu będzie. Dziękuję.